W Ostrowieckim Prawie i Sprawiedliwości pełna mobilizacja. Poseł Jarosław Rusiecki w asyście radnych miasta i powiatu coraz wyraźniej akcentuje swoje niezadowolenie z panującej sytuacji. Partia chce przekonać do swych poglądów jak największą ilość wyborców. W skali kraju, w skali naszej małej ojczyzny tu w Ostrowcu i w powiecie ostrowieckim nadchodzi czas na zmiany. Zmiany zdaniem posła Jarosława Rusieckiego wymusza obecna sytuacja zarówno na arenie ogólnopolskiej, jak i w samorządach. Konferencja odnosiła się głównie do problemów w mieście, jak i w powiecie ostrowieckim. Złe rządy aktualnej władzy. Termin zwołania konferencji przez posła nie był przypadkowy. Radni zarówno w mieście, jak i w powiecie zagłosowali przeciw udzieleniu absolutorium zarówno dla zarządu powiatu, jak i dla prezydenta miasta Jarosława Wilczyńskiego oraz wstrzymali się od głosu w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych. Podczas konferencji uzasadniali swoje stanowiska. Pan prezydent nie dostał absolutorium od radnych Prawa i Sprawiedliwości, gdyż polityka prowadzona przez niego jest polityką nierozwojową dla Ostrowca. To obecna władza, obecna koalicja Platformy z TOS-em jest oderwana od rzeczywistości, ponieważ nie umieją już rozwiązywać problemów zwykłych mieszkańców naszego powiatu. Ostry ton członków Prawa i Sprawiedliwości związany jest z przedwyborczą ofensywą partii. PiS ruszył w Polskę z hasłem Czas na zmiany. Poseł Jarosław Rusiecki pierwsze spotkania z mieszkańcami regionu ma już za sobą. Przygotowaliśmy gazetę, która trafiła do rzeszy Polaków w czasie tych spotkań i te gazety będą dalej kolportowane i będziemy również dalej spotykali się z mieszkańcami. Ja miałem spotkanie w Ostrowcu, w moim rodzinnym mieście, jak również w Sandomierzu i tak cała mapa naszego województwa, naszego kraju została pokryta przez posłów, senatorów, eurodeputowanych. Konferencja miała posłużyć radnym do powtórzenia swych stanowisk w sprawie uchwał głosowanych w trakcie sesji. Dariusz Kaszuba, radny miejski, odniósł się do wyniku głosowania nad nazwą nowo wybudowanego odcinka obwodnicy, która decyzją radnych nazwana została Aleją 25-lecia Wolności, wbrew ustaleniom z poprzedniej kadencji, kiedy to w projekcie uchwały znalazła się nazwa ulicy imienia Lecha Kaczyńskiego. To 25-lecie Wolności, tak fetowane w całym kraju, nie jest może powodem do nazywania ulic, dlatego że za 5 lat będziemy mieli 30-lecie wolności, więc chyba będzie trzeba w naszym mieście zbudować nową obwodnicę i przygotować zmianę nazwy. Piotr Kopański, radny powiatu ostrowieckiego, poruszony wypowiedziami starosty o uprawianiu polityki przez klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, zwracał uwagę, że zarówno starosta, jak i klub radnych TOS są częścią tej samej polityki. Komitet wyborczy Twój Ostrowiecki Samorząd, wtedy 2006, wziął udział w wyborach samorządowych, wystawiając listy kandydatów i do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, i do Rady Powiatu Ostrowieckiego, oraz kandydata na prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego i następnie przeprowadził kampanię. To samo zdarzyło się w roku 2010 i zapewne powtórzy się najbliższej jesieni. Starosta zatem należy do stowarzyszenia, którego przynajmniej niektórzy członkowie realnie uczestniczą w działalności politycznej. Od polityki w samorządzie zdaje się nie ma ucieczki, zwłaszcza w okresie przedwyborczym. Trudno więc oczekiwać od przedstawicieli ugrupowań zmiany stanowisk. Wyborcom pozostaje obserwacja i wyrabianie opinii.